Cześć, witajcie, ja jestem Stareksi, dobra wiadomość, nagrywam dzisiaj jest ten odcinek z Wiedźmi Nocy, ponieważ moja mama gdzieś teraz posłała, trochę mi laptop odpocął, no to mogę dla was coś jest nagrać. No i zrobimy sobie, będziemy dalej kontynuować zadanie egzamin z alchemii. Zgadza się, a ciebie Wiedźminie jak wołają? Geralt z Rivii! Jak mnie wołają? Przybłęda, obcy, mutant, a czasem nawet po imieniu, Geralt z Rivii. Uwielbiam tak humor Geralta. Człowiek z dystansem do siebie, to lubię. No, co mogę dla ciebie zrobić, Geralcie z Rivii? No, sprawę mam od gremisty. Gremista wzywa cię do siebie. Chcę, żebyś odprawił z nim jakiś rytuał. Rytuał? Może taki, co go zmieni na powrót z wrednego capa w człowieka. O, to jestem sam! Nie do niego choćby ze względu na stare czasy, ale mam pilniejsze sprawy na głowie. Jest zrobię tego Fritjofa. Jest zabawny, gościu. Rozejrzyj się. Widzisz, jak sucha jest ta ziemia? Nie padało od tygodni. Trawa na halach marnieje, owce zaczynają... Ja no dopiero co padało, nie tak dawno był deszcz. Ale boję się, że... Czekaj, a może ty mi pomożesz? Oczywiście. Mam liczne talenty, ale zmieniać pogodę akurat nie potrafię. Za rodzikę pogodę trzeba wezwać. Stormi trzeba wezwać, Stormi by tutaj zrobiła taki storm. Widzisz, matka natura nie lubi, jak wyciąga się z niej coś siłą. Będzie więc stawiać opór i to tak mocno, że przydałby mi się obrońca. To co powiesz? Nawet starczyłoby polecieć do Wings, wezwać Stormi. Stormi by to załatwiła. Jeśli pojedziesz potem do gremisty, to tak, pomogę. No to przybijmy targu. A teraz chodź ze mną. Pora na małą burzę. No bo wiecie, nie? W każdej grze i w każdej bajce i w każdym serialu są portale do innych uniwersów, więc gdzieś tutaj na pewno w Wiedźminie jest portal do świata Wings i się można z Wiedźmina udać do Wings. O kurde, Geralt, który interaktuje... Zapomnę tak, gdyby Geralt poznał Wings, to przynajmniej zmieniłby zdanie o Carodziejkach na lepsze. No Geralt by się z Wings polubił, wtedy wreszcie miałby lepsze zdanie o Carodziejkach. Bo Wings to fajne Carodziejki. No Geralt by się polubił z Wings. No stwierdziłby nawet, że Brum jest lepsza od Triss. A tylko Wings za młody dla Geralta. No była setka na targu. Więc zdecydowanie są za młode. Najlepsze naciokami mogłyby być. Zaczyna się. Dobra, trzeba go bronić. Znowu mi się cel zmienił. Proszę mi celów nie zmieniać. Dobra, gdzie te... Mglaki! Mglaki moje bardzo niefajne, znielubiane stworzenia. Nie lubię mglaków, no ale cóż. Jak mus, to mus. Lotta Himmel, Lotta Mylla, Braka Och Blixar. Więc co on tam gada? I ta muzyka jest, no muzyka naprawdę jest fajna teraz. Lubię muzykę ogólnie, nie, muzyka, powiem tak co, muzyka we Wiedźminie 3 to jest raj. To jest raj dla usu. Jakby muza to została, to by stwierdziła, to jest muzyka godna carodziejki muzyki. Dużo ich. Dobra, gdzie jest to są? Wyobrażam sobie, co wszystkie postacie zajmujące się muzyką powiedziałyby na temat muzyki z Wiedźmina. A kumba! Dobra, gdzie te mglaki są? Nie sens te mglaki, jak ja ich nie lubię. Nie, tak co, to naprawdę nie lubię mglaków, mglaki są strasznie irytujące. Znowu koniec? Koniec.
Ale mi teraz deszcz sprowadził. No dzięki, no dopiero co padało, nie? Teraz znowu się będę musiała uzerać z deszczem. No, taka ładna burza to już mi się od dawna nie udała. Widziałeś te krople? Wielkie jak grochy. Widziałam. Kupiłem się na mglakach. Też wyszły całkiem dorodne. A no tak, niestety. Zawsze wychodzą. Ale może to i dobrze. Dobrze, że wychodzą? Czemu? Bo jakby ze zmianą pogody nie wiązało się żadne ryzyko, miałbym urwanie głowy. Ci by chcieli, żeby padało, a ci słońce. Jedni by żądali sztormu, a inni morza gładkiego jak tafla szkła. No w sumie to racja. Bez przerwy by cię męcyli wtedy. A tak, ludzie przychodzą tylko kiedy naprawdę potrzebują pomocy, a nie bo mają takie widzimisię. No to racja. Rozumiem. Też czasami nie chce mi się biegać za byle Neckerem czy utopcem. Pojedziesz teraz do gremisty? Z przyjemnością. Po czymś takim z chęcią się trochę... Z chęcią pomogę mu w tym rytuale. Do zobaczenia. No z chęcią się z nim narąbię w dzikie borsuki, bo to jest tak bardzo oczywiste, co oni będą tam chlać. Nie będą sprowadzać jakiś rytuał. A co, dobra, będą sprowadzać rytuał chlania. To będzie tam ich rytuał, będą robić rytuał chlania. Będą chlać. Tempo. Dobra. No to może podejdziemy do tej opuszczonej gozelni. No, może będzie tam co... No chyba nie wiem, chyba nie będzie tam co. Na razie to pada deszcz. A znowu ten deszcz pada, no bez przerwy nic, tylko pada i pada. A to w sumie, ja bym chciała, żeby tak u mnie popadało trochę. U mnie to z kolei jest bez przerwy słońca, bym chciała, żeby Wiedźminie było słońce. U mnie to niech pada. Czy laptop trochę schodzi wreszcie. Będzie nam w stanie, powiedzmy, za ta dmuchawa coś chyba daje. A, ukryty skarb odkryłam. Nie chciałam tego odkryć, bo na razie nie chcę tego robić, okej? Okay? Ja sobie te wszystkie pytania też sobie stawię na kiedy indziej. Co ja będę robiła te pytaniki? Niekiedy będę robiła te pytaniki. Bo jestem masochistką, ale... Dobra, ludzie, ja obejrzałam wszystkie sezony Miracolum. Ja naprawdę jestem masochistką. To, że ja obejrzałam wszystkie sezony Miracolum, to, że ja nagrałam wszystkie te Napi Strands, świadczy o tym, że ja naprawdę jestem masochistką. To mi powinien zostać tytuł prawdziwej masochistki, a nie Bartkowi G, bo Energikowi. Oni nie są takimi masochistami jak ja. Ja jestem masochistką. Ja nagrałam wszystkie zaczyna Napi Strands. Ja dosłownie skomentowałam wszystkie odcinki z Miracolum. To jest prawdziwy masochizm. Aha. Dobra, chyba niepotrzebnie zajechałam o tą jaskinię, o tym gdzie wiadomo, że GPS mi pokazało, że mam do tej jaskini wjechać. Mimo tego, że wcale nie powinnam tego robić, no ale co, no, czego się innego można spodziewać, to z których zaraz gdy o tym ten GPS mnie źle prowadzi. Nawet za naprawdę wysoko w górę musimy podjechać. No bądź sobie, gdzie jestem na miejscu. Podjechałam. A tutaj chyba jeszcze będzie jakiś potwór, z którym będę musiała walczyć. Żeby już grę zapisana w wszelki wypadek. Oczywiście jest tak. No witam pana. Uff,
Wow, dobra, pomyślałem, że mnie zabił. Na szczęście nie. Bierzemy petardę. Pal się! Petarda, dobra, zec. Ech, to był błąd z mojej strony. Ale sprawa wykończona jest. Dobrze. To mój pierwszy cyklop, którego zabiłam z okazji. Skoro cyklop nie będzie mi więcej przeszkadzał, mogę się spokojnie rozejrzeć. No to się rozejrzyjmy w takim razie. Dobra, się muszę tutaj dostać. Chwila. To muszę rozwalić chyba Ardem, tak? Nie no, chyba nie. A tutaj jest wejście, no. Nie no, ja to naprawdę. Jestem głupia. Dobra, dzielnik gozelnika. Dobra, więc co, zostańcie sobie sami. Mam nadzieję, że obraz jest na tyle widoczny, że będziecie mogli to odczytać. Dobra, weźmy to. I teraz tak. Tutaj po drabinie. Pamiętam, że po drabinie trzeba było zdobyć zapiski. Trzeba się będzie tutaj dostać na górę. Jest zacier. Zostało trochę zacieru. Eno, chwila. Jest tam poszukać? Przecież znalazłam te zapiski. Co tam, coś ominęłam? Nie no, powyżej. Ale jak powyżej? Przepraszam, ale chcę odpalić kota. Nie no, chyba nie. Chyba jeszcze teraz już mogę zabrać za to. Albo i nie. Co zrobić w końcu? Nie no, chwila, tutaj nic nie ominęłam. Okej, stwierdzam, że nie za bardzo rozumiem. O to w tym momencie chodzi. Super, zaraz umrę. Brawo ja. Kurde, za cholerę nie wiem, o co chodzi. Ja to pisa, żeby znaleźć instrukcję, na razie znalazłam. Przepisy go. O tutaj! Pergamin jest wyblakły, ale czytelny. Ale widzicie, jakie to jest głupie? Pokazuje mi znak, za powyżej mam szukać. Że mam szukać powyżej? A
To było tam. Tu pewnie trzeba włożyć zacier. Zrobimy. Nie! Kurwa! Musiał się spieprzyć. Jest szybki zapis przed włożeniem. Dobra, to nie, ja nie będę przychodzić w takim razie tego momentu, skoro siedziałem taki wiksy, więc wracam, ale w tym momencie kończymy odcinek. Wiem, za to odcinki wygląda takie dziwne, strasznie i takie krótkie, no ale niestety, no cała poradza na to, że jest taka sytuacja spierdolona z tym Wiedźminem, co no muszę oczywiście ten resetowo zrobić, bo tamten jest bardziej wizyta towara, który też psuje wszystko. Jeszcze wiadomo, pogoda nie pomaga, więc przepraszam za to. Nawet sobie dotarliście dzisiaj dwa odcinki, coś zrobiliśmy faktycznie. No sorry, tak wyszło, no ale niestety no... Taka już sytuacja. Ale już w kolejnym odcinku to dokończę. Może to chciałbym to już dzisiaj dokończyć, no ale nie da rady niestety. No ale w kolejnym odcinku to dokończę i również mam nadzieję, że w kolejnym odcinku to jest zakończę to zadanie przy okazji, choć no wiem, że będę musiał odczekać tam jeszcze jeden dzień. Żeby to zadanie zakończyć, no ale mam nadzieję, że nic się wtedy nie zepsuje, bądź co bądź. No przepraszam, ale kończymy w tym miejscu odcinek, no bo niestety taka sytuacja wysła. Ale już w kolejnym odcinku mam nadzieję, że to zadanie zakończę. To będzie na tyle. Bywajcie, jeszcze raz przepraszam, że tak wysło.